wszystkich dzieci, które dzisiaj na placu ratuszowym ważna impreza dla dzieci, bo impreza, która ma dzieciom pokazać dobre zabawy, dobre, bezpieczne zabawy. Uważam, że to bardzo ważna inicjatywa. Są tu różne instytucje, które się bezpieczeństwem zajmują, czy za bezpieczeństwo odpowiadają. Jest przy okazji dobra zabawa. Widać, że i zespoły ludowe, i młodzież występuje, i dzieci. To świetnie, że się zaczęły wakacje. Życzę miłych, ale przede wszystkim dobrych i bezpiecznych wakacji, a ta impreza ma pomóc właśnie dzieciom i ich rodzicom, poinstruować, nauczyć, pokazać też, jakie są niebezpieczeństwa i jak te niebezpieczeństwa w czasie wakacji omijać. Bo to, jak słyszymy, niebezpieczeństwa są różne, od wypadków skończywszy na różnych niebezpiecznych i ryzykownych sytuacjach. Ale myślę, że przede wszystkim, jeżeli dobrze jest zorganizowany czas, jeżeli jest dobrze zorganizowana zabawa, to wtedy jest mniej czasu na niebezpieczne, ryzykowne zachowania. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczególnie jako nauczyciel i cały czas osoba zajmująca się edukacją. Wiem, jak ważna jest edukacja, także w sprawie bezpiecznego spędzania wakacji. Wszystkiego dobrego. Trzeba uczulać.